Weszłam w kolejną alejkę i mój osobisty raj, czyli całe wielkie stoisko z naklejkami. Tajemnicze pudełko. Nie wiem, co się stało z pozostałymi członkami, ale ich tutaj nie ma. Tu jest coś, czego większego zastosowania nie widzimy. Kolejna rzecz, którą chciałyśmy mieć. Na dole jest jeden samotny lightstick Astro. Tam dalej jeszcze widzę lightstick 80. To w ogóle jest bardzo ciasno. Sam ten magazyn zrobił na nas ogromne wrażenie. Witam Was w nowym filmie na kanale Ann Buffalo i dziś nagrywam dla Was prosto z K-popowego raju. Jak doskonale wiecie, za każdym razem jak jesteśmy w Korei, to uwielbiamy odwiedzać takie nieoczywiste miejsca, których nikt inny by nie odwiedził i lubimy Wam to pokazywać. Więc dziś zapraszamy Was na wycieczkę po magazynie sklepu K-popowego i jest to drugi już film o tej tematyce na tym kanale. Wcześniej nagrywałyśmy w Busan, teraz nagrywamy w Seulu. Miałyśmy okazję być tutaj wcześniej, zobaczyć jak to wygląda i uznałyśmy, że taki film może Was zainteresować, więc spytałyśmy, czy możemy go nagrać. Dostałyśmy pozwolenie, jak możecie się domyślić, więc jesteśmy. Zaraz zabierzemy Was na wycieczkę po tym magazynie, ale zapomniałam w ogóle powiedzieć, jak ten magazyn, jak ta firma się nazywa, ale wydaje mi się, że już się domyśliliście, patrząc na moje tło, więc to jest nazwa dystrybutora tych rzeczy, tych gadżetów, które zaraz zobaczycie na terenie Korei Południowej, ale dobra wiadomość jest taka, że mają również wysyłkę międzynarodową, więc możecie to zamówić w każdym miejscu, z każdego miejsca na ziemi i wszystkie linki jak zawsze macie oczywiście tam na dole w opisie, więc zapraszam. I ten film, w ogóle idea tego filmu to był stuprocentowo nasz pomysł, ponieważ jak miałyśmy okazję tutaj być wcześniej, to zauważyłyśmy tutaj produkty, których nie widziałyśmy nigdzie indziej w Korei, ani też na innych stronach internetowych. Są to głównie produkty z BT21, a jak dobrze wiecie, my mamy ogromną kolekcję produktów z BT21 i chyba też z każdej możliwej kategorii życiowej te produkty znajdują się w naszych kolekcjach. Ale tu znalazłyśmy rzeczy, których jeszcze nigdy nie widziałyśmy, które bardzo nas zainteresowały i uznałyśmy, że Was też mogą zainteresować. Więc nie przedłużając, zapraszamy na wycieczkę. Więc zapraszam do środka. Jesteśmy obserwowane dosłownie z każdej strony. Tu pewnie jest milion kamer w każdym możliwym kącie i pewnie w każdym możliwym pudełku. I my ostatnim razem jak tu byliśmy, to chciałyśmy stąd wynieść dosłownie wszystko, bo to są rzeczy tak przydatne i tak fajne i tak bardzo nam się podobają, że uznałyśmy, że to wszystko musimy mieć. Ale nie wyniosłyśmy. Postanowiłyśmy wrócić tu i pokazać Wam, jak to wygląda i co się tutaj znajduje. Sam ten magazyn zrobił na nas ogromne wrażenie, bo to wszystko jest tak idealnie poukładane na tych półkach. Są przeróżne kategorie. Tam za mną jest taka część bardziej papiernicza. Tutaj zaraz zobaczycie, co się znajduje po drugiej stronie i pokażę Wam dosłownie półka po półce. Pierwszą rzeczą jest stojak na długopisy z BT21. On w ogóle wygląda tak. W Korei jest bardzo dużo takich stojaków i my ostatnio oglądałyśmy ich mnóstwo w przeróżnych sklepach, ale myślę, że ta wersja z BT21 to jest ta, która finalnie powinna się znaleźć w naszym mieszkaniu w Korei. I my, jako że już studia, szkołę skończyłyśmy, to za bardzo długopisów nie używamy, więc dla nas to jest albo właśnie taki stojak na pędzle do makijażu, ewentualnie na szczoteczki do zębów. Obok mamy termosy. To w ogóle wygląda na super mały termos. Z tyłu macie narysowane, jak to wygląda. I to też jest taka rzecz, która bardzo mi się kojarzy z Koreą. Coraz więcej widzimy właśnie tego typu termosów w każdych sklepach, ale oczywiście my to my, ja wiem, ja powinnam mieć tę wersję z chimim. W ogóle mam też takie naklejki z tym chimim z czekoladą, one się znajdują na moim laptopie i taką też. W ogóle ta wersja jest przeurocza. Tutaj oczywiście mamy wszystkich członków, wszystkie postacie z BT21 rozłożone na dwóch półkach. Tutaj obok jest rzecz dość spora. Nie do końca wiemy, jak to się po polsku nazywa. Zastanawiałyśmy się nad tym przed nagrywaniem tego filmu. Ja to określiłam jako wytapiacz do wosku. Z tyłu jest pudełko od tego i to oficjalnie nazywa się candle warmer. I jeżeli chodzi o to, to tutaj macie wosk. Faktycznie tutaj się wytapia wosk, tak jak powiedziałam. I ten wosk oczywiście jest w postaci z BT21, każdą. Ale z tyłu jest rzecz, która bardzo mi się podoba. I to jest głośnik, oczywiście na Bluetooth, który jest też lampą. I z tego, co widzę, są chyba różne wzory, więc możecie to sobie włączyć, prawdopodobnie to odbija się na suficie czy na ścianach w nocy i daje piękny efekt. Tutaj nie ma się co rozwodzić, ponieważ to po prostu są długopisy z postaciami BT21 ułożone oczywiście w kartonach z ich imionami. I tutaj ciekawostka, możecie zobaczyć, jak zbiasowane są te postacie. Z tego, co zauważyłyśmy, Cookiego jest najmniej. Tej wersji z Jimin też jest mało, ale jest jeszcze taka wersja z Jimin, która chyba nikomu się nie podoba i ta wersja z Cookim też. Już chciałam powiedzieć, że obok mamy rzeczy, które są naszym must have, ponieważ tutaj widzę albumiki na fotokarty w dwóch wersjach, z Mangiem i z Koją i na dole też znajdują się te albumy i my mamy na przykład ten oczywiście z Jimin.
więc tutaj jest jeden jedyny albumik z Szukim. I na górze myślałam, że to też są albumy na fotokarty, nawet byłam pewna, ale okazuje się, że to jest mały notesik z takimi karteczkami, więc takie rzeczy też tutaj są. Na dole są breloszki, które my też mamy w swojej kolekcji. Udało nam się je znaleźć akurat wcześniej w sklepach. Oczywiście mamy wersję z Szukim i z Cimim. Naklejek tutaj w tym magazynie jest mnóstwo. I tutaj jest taka wersja imprezowa, taka torebka jakby, i w środku macie zestaw naklejek oczywiście z konkretnymi członkami. Szuki, Koja, RJ, Cimi, Kuki i Tata. I tutaj jeszcze leży Mang. Obok, co prawda tylko z trzema postaciami z BT21, ale są takie breloczki pluszowe. Ja ich też nie widziałam nigdy wcześniej, w ogóle taka wersja Manga jest mega urocza. On wygląda jakby był w jakiejś piżamce. I niżej znajdują się troszeczkę inne rzeczy. Tutaj jest na przykład nawilżacz do powietrza w kształcie takiej, wiecie, takiej maszyny, którą ja nie umiem grać. Jeżeli oglądaliście nasze vlogi z Korei poprzednie, to wiecie, że moje umiejętności grania w to zakończyły się tylko i wyłącznie na łowieniu popów z BTS. Nie wiem dlaczego byłam w stanie wyłowić je wszystkie, a jak teraz próbuję wyłowić cokolwiek z tej maszyny, to mi to nie wychodzi. Tutaj są spinki. My też mamy te spinki, oczywiście wersję z Cimim, z Szukiem. Już nawet chyba nie muszę mówić tego w tym filmie, chociaż czasem się zdarza, że mamy innych członków. I to jest genialne. Ja używam tej spinki podczas robienia makijażu, żeby włosy mi po prostu nie przeszkadzały, i to jest naprawdę dobra spinka. Tutaj jest taki zestaw magnesów na lodówkę albo na cokolwiek, ale ze spinaczami, więc możecie sobie tutaj przyczepić jakąś kartkę czy cokolwiek chcecie. Tutaj na dole jest kilka kartonów, w których ukryte są etui na AirPody i one wyglądają tak. Jest to nazwane Jelly Case. Później pokażemy Wam więcej dodatków do iPhone'a, ponieważ widziałyśmy, że jest tutaj całkiem sporo, ale wyżej jest cała ogromna półka z odświeżaczami powietrza, które po prostu sobie tak, one, nie wiem czy to widać na kamerze dokładnie, ale wieszacie je sobie, o tutaj jest pokazane jak one wyglądają dokładnie, możecie je sobie zawiesić na telewizorze, na laptopie, gdziekolwiek one będą w stanie zawisnąć i odświeżać Wam powietrze. Niby powiedziałam, że nigdy nie widziałyśmy tych rzeczy, nagle się okazuje, że z każdej półki coś mamy i te odświeżacze powietrza też mamy, ponieważ one były dostępne w oficjalnym sklepie Line'a, ale są tutaj rzeczy też, których nigdy nie widziałyśmy, jak na przykład taki odświeżacz powietrza, ponieważ ten, który pokazywałyśmy Wam wcześniej, był faktycznie w Line, ale tego nie było. I to jest taki mały telewizorek, który po prostu włączacie, on się świeci, faktycznie wygląda jak taki prawdziwy telewizorek, i wlewacie tutaj wodę i nawilża Wam to powietrze. Więc spróbujemy Wam pokazać, jak to dokładnie wygląda w każdej wersji. Tutaj macie wersję z tatą, który prezentuje się tak. Obok jest wersja z Cimim, który chyba żuje gumę do szucia, jest po prostu przesłodki. Cimi też żuje chyba gumę do szucia, ja w ogóle uwielbiam tą wersję Cimiego, on jest tak przeuroczy. Mamy oczywiście RJ-a, obok jest Koja i Koi jest jakoś podejrzanie mało, chyba został wykupiony, więc Koja wygląda tak, z klockami, z swoim imieniem. Jest Szuki z tym swoim drugim Szukim, mniejszym Szukim z Crunchy składu. I z tego co się dowiedziałyśmy, to te nawilżacze do powietrza to jest najbardziej rozchwytywany produkt w tym miesiącu, więc prawdopodobnie dlatego tak dużo ich tu jest, ponieważ jak się teraz odwróciłyśmy, to po drugiej stronie też stoją te nawilżacze powietrza. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to ich cena to 24 tysiące wonów, czyli, uwaga, już coraz lepiej mi idzie liczenie tego tak na oko, czyli około 65-70 zł za taki nawilżacz. Tu jest stos breloczków, ale one są zapakowane członkami, więc nie bardzo możemy Wam dokładnie pokazać, jak one wyglądają, ale spróbuję. Tutaj jest tata. To są chyba w ogóle jakieś BT21, nie wiem, na jakiś kempingu, w jakimś śpiworze dokładnie, to wygląda jakby byli w śpiworach, więc tak wygląda wersja z RJ-em. Tutaj widzę, że leży wersja z Cimi, który nic nie widzi. Kolejna rzecz, którą chciałyśmy mieć od samego początku, tylko zobaczyłyśmy, że to istnieje, czyli takie, wiecie, takie mikrofony. To też jest taka rzecz, która nam się bardzo kojarzy z Koreą i z K-popowymi idolami, którzy tego używają na różnych live'ach czy w programach i tak dalej. Po prostu mikrofon, który może Wam też zmieniać głos, możecie sobie dołożyć do tego echo, przeróżne dodatki, ale on też jest głośnikiem, co też jest super, jest głośnikiem na Bluetooth, więc ma w sumie dwa zastosowania, więc tutaj jest taka wersja z BT21 i z tego co widzimy, to na dole, na samym dole jest jeszcze wersja z Tiny Tanami i tutaj akurat jest wersja z J-Hope'em. I uwaga, trochę rozmontuję, i jest jeszcze wersja z RM'em. I pewnie zastanawiacie się, skąd ja to wszystko wiem, jakie są tam w ogóle opcje. Może ja zrobiłam jakiś research życia w ogóle przed nagrywaniem tego filmu, ale prawda jest taka, że to też mamy w swojej kolekcji BT21, ponieważ to był prezent urodzinowy dla Ann od Chrisa,
który dostała właśnie w tym roku na swoje urodziny, więc tak, ona mówiła o tym mikrofonie chyba przez, nie wiem, 2 tygodnie, aż dostała w końcu go w prezencie. I zazwyczaj ten mikrofon towarzyszy nam rano, jak robimy sobie makijaż, puszczamy z niego muzykę. Weszłam w kolejną alejkę, w którą już weszłam wcześniej w sumie, bo pokazywałam wam te, my to nazywamy humidifiery, dokładnie tak jak jest napisane, ale z tej strony znajdują się, uwaga, tak zwane pouche. Nie, to jeszcze nie jest pouch, to jest po prostu mini torebka. Bardzo dużo osób używa właśnie takich przeźroczystych torebek, małych torebek, na takiej długiej smyczce, którą możecie sobie zawiesić na szyi i po prostu trzymają tam telefon. Tutaj według tego obrazka po prostu możecie tu włożyć telefon, lusterko i szminkę, nic więcej wam do życia nie jest potrzebne. To jest w ogóle z tego, co widzę, z japońskiego line'a. Na dole jest jeszcze wersja z mangiem. Widzę, że znowu mamy trochę wybrakowanych członków. Tutaj jest wersja z chimim. Ja nie wiem, czy jest to gdzieś w ogóle pokazane tak, że ja to mogę pokazać wyraźniej. Ale to jest chyba najsłodszy chimi, którego ja widziałam w życiu. Uwaga, standardowy tekst Karol na tym kanale wraca. To jest najpiękniejszy chimi, którego ja widziałam w życiu. Ja w ogóle zgłaszam sprzeciw, bo wszystko tutaj jest w takich, wiecie, przeźroczystych torbach, a chimi jest jeszcze w dodatkowym pokrowcu i nie mogę wam go pokazać tak, jakbym chciała. Ale niżej, uwaga, a propos pouchów, a propos torebek, saszetek i wszystkich synonimów tego słowa, to jest po pierwsze breloczek, ale po drugie to jest lusterko, więc tutaj mamy różne opcje oczywiście wszystkich członków, których chcecie sobie wybrać, wszystko tutaj jest dostępne. To jest osobiście mój faworyt, jeden z faworytów w Korei, ale jeszcze z jakiegoś powodu go jeszcze nie kupiłam. Prawdopodobnie dlatego, że Ann mi milion razy powtórzyła, że to nie ma kompletnie żadnego zastosowania w Polsce, a w Korei samochodu się nie dorobiłam, więc też to nie mam jeszcze w tym momencie zastosowania. I to jest, tak jak jest tutaj napisane, parking number plate, czyli po prostu jak parkujecie, stawiacie to w samochodzie, tutaj wpisujecie swój numer telefonu i stawiacie to na kokpicie. I w momencie, kiedy ktoś, nie wiem, komuś się nie podoba, że zaparkowaliście w ten sposób, a nie inny, albo komuś zostawiliście drogę, zostawiliście im samochód, cokolwiek, ktoś chce, żebyście przesunęli ten samochód, to po prostu dzwoni do was, ponieważ ma tutaj napisany wasz numer telefonu. I oczywiście dla mnie wersja z chimim prezentuje się tak. Naprawdę chciałabym to posiadać. Tylko naprawdę, w Polsce to nie jest w żaden sposób przydatne. Chociaż w niektórych momentach by się przydało, bo mój tata na przykład często, jak parkuje u siebie w pracy, gdzie kompletnie nie ma miejsca, kompletnie, to mój tata często, pamiętam, kład kartkę za szybą ze swoim numerem telefonu, więc może powinnam mu to po prostu kupić, bo to jest człowiek, któremu się to po prostu przyda, tylko musi dowiedzieć, kto jest jego biasem w PT21. Ale niżej mamy gigantyczny plakat i tutaj jest napisane Air Purifying and Deodorizing and Deodorizing Poster, czyli plakat, który ma wam odświeżać powietrze i pachnieć. Jeszcze go nie przetestowałyśmy, dostałyśmy w prezencie inny z BT21 i zobaczymy, czy to w ogóle działa, jeszcze nie mieliśmy okazji tego testować. Tutaj są takie teczki, ja w ogóle uwielbiam te teczki z Korei, one są zawsze takie ładne, tutaj jest wersja z koją. Nie wiem, co się stało z pozostałymi członkami, ale ich tutaj nie ma. Tutaj mamy takie poduszki z tiny penami i to jest w sumie w kształcie jakby takich pudełek, takich płatków. Tutaj na pewno jestem pewna, że to jest właśnie na kształt, na wzór płatków śniadaniowych, więc mamy tutaj takie wersje. Idziemy dalej, ja mam wrażenie, że nawet nie jesteśmy w połowie. Tutaj mamy stoisko, pięknie poukładane, więc tutaj jest inna wersja tych spilek. Nie widziałam ich nigdy wcześniej, nie ma czym jego, jestem załamana. Tutaj jest rzecz, która bardzo mnie zainteresowała, bo widzę, że w środku znowu ma arkusz z naklejkami, z literkami. I możecie tutaj przykleić swoje imię i taką przypinkę przyczepić sobie tutaj. To jest bardzo fajna rzecz. Tutaj odwieszam na miejsce. Jest taki wielki, gigantyczny dosłownie Big Clip. To się dosłownie nazywa Big Clip. To jest gigantyczny spinacz z koją. A propos pouchy, teraz się zaczyna era pouchy, czyli takich jakby saszetek, torebek różnych. Jak chcecie to nazwać, tak możecie to nazwać. Tutaj jest taka mała wersja z BT21. Prawdopodobnie zmieszczą się wam tam tylko monety. Tutaj macie inne saszetki w takiej wersji z twarzami BT21. Bardzo fajne. No i pod spodem to, co już wam pokazałam wcześniej, czyli te na telefon. Tutaj jest kawałek w ogóle biura i możemy podejrzeć, co jeszcze tutaj jest dostępne. Jest na przykład taki stojak na klawiaturę i tutaj z kolei jest stand na telefon. Możecie tutaj postawić telefon i on tutaj będzie stał, jeżeli chcecie z niego korzystać podczas używania komputera na przykład. I oczywiście klawiatura. Klawiatura oczywiście dostępna z każdym członkiem BT21, ale teraz jak tak patrzę, to tutaj w ogóle jest BT1, BT2,
bardzo ciekawa rzecz. Jak powiedziałam, to jeszcze nie koniec, to nawet nie jest środek tego filmu. I tutaj mamy kolejne stoisko, gdzie mamy dwie wersje lusterek, takich kompaktowych lusterek do torebki. Są nożyczki, my mamy fioletowe, kupiłyśmy je, pamiętacie na pewno, w zimę. Oczywiście naklejki, więcej naklejek, jeszcze więcej naklejek. Takie breloczki z mini smyczkami i na dole też bardzo fajna rzecz, czyli wieszaki z postaciami z Tiny Tan. I wiecie, jak sobie nałożycie na to t-shirt, to po prostu to wygląda jakby ten V, ten t-shirt miał na sobie. Przesuwamy się dalej i tutaj mamy dużo przypinek, bardzo dużo przypinek. Też z Tiny Tan, tutaj macie na przykład taką z Jungkookiem, Let It Roll, i tutaj jeszcze przypinka z jego imieniem. Obok są lusterka, więcej breloczków z członkami, tutaj jest photocard key holder i spinki, więcej spinek, możecie sobie wybrać V, możecie wybrać sobie ostatniego Jungkooka. Jest Jimin, jest Jin, Suga, RM i na samym końcu J-Hope. Ja bym to zmieniła, ja bym to ułożyła zgodnie z fanchantami, niestety ja tutaj nie pracuję. Nagle zauważyłam rzecz, która bardzo mi się spodobała. To jest kolejne lusterko, ale ono jest takie urocze, w ogóle jest fioletowe, wiecie, BTS, te sprawy, Borahe, I Purple You. Więc to jest wersja z Sukim, takim śpiącym Sukim na księżycu, z czapeczką. I tutaj jest jeszcze Mang i Koya. Jak mówiłam, jest dużo rzeczy papierniczych, więc tutaj na przykład jest taśma. Możecie sobie kleić, co tylko chcecie. Obok z kolei jest samotny pasek do Apple Watcha i bardzo dużo breloczków, też ze smyczkami, tylko te smyczki z kolei nie są materiałowe, tak jak te wcześniej, tylko są, z tego co widzę, silikonowe. I ja się dziwię, ponieważ my bardzo dużo skarpetek w Korei kupujemy, więc się dziwię, że jeszcze nie mamy takich skarpetek z BT21, a bardzo dużo skarpetek z BT21 mamy, ale akurat nie takie. To jest rzecz, którą ja widziałam chyba w każdym możliwym sklepie, i w Line'ie, i nie tylko w Line'ie, i w innych sklepach z K-popem. To jest akrylowe, to jest Jimmy. I to się rozwija, to jest na takich sznureczkach i widzicie, taka wielka, gigantyczna zawieszka. Średnio przydatna, ale jako dekoracja wygląda super. Kolejna półka, która bardzo by nas zaintrygowała, tego jeszcze nie widziałyśmy nigdzie. Tu jest, to się nazywa Dalgona Maker. I możecie się domyślić, do czego to służy, już wam pokazuję z tyłu, jak to wygląda. Oczywiście, jak oglądaliście Squid Game, to wiecie, ewentualnie jak nie oglądaliście Squid Game, ale i tak wiecie. Tutaj można zrobić ciasteczka Dalgona, tylko oczywiście w wersji z cookiem. I później możecie je sobie szpilką wycinać i spróbować przeżyć. Z tego, co zauważyliśmy, to jest w ogóle firma, która zrobiła mnóstwo takich fajnych, domowych rzeczy z BT21. Na przykład ten nawilżacz powietrza był dokładnie z tej firmy. Więc to jest firma godna sprawdzenia, co oni tam jeszcze mają, bo jestem ciekawa. To już widzieliśmy wcześniej, niżej znajdują się takie wachlarzyki. Jak jest gorąco, to bardzo wam się to przyda. Po tysiaku. Z tego, co tutaj jest napisane. To jest rzecz, której się szczerze nie spodziewałam w takim magazynie. Wiecie, magazyn, sklep K-popowy i nie spodziewacie się tam raczej orzeszków. A nagle tutaj są pudełka z orzeszkami, które są super sławne w Korei. I oczywiście nie mogło zabraknąć wersji z BT21, więc tutaj mamy na przykład Honey Butter Almond. Tutaj mamy wasabi i to miałyśmy okazję spróbować, było bardzo dobre, jest jeszcze baked corn. To jest rzecz, która wpadła mi w oko, nie widziałam jej nigdy wcześniej, znowu to mówię w tym vlogu, ale nie widziałam, naprawdę nie widziałam tego nigdy wcześniej. Jest w wersji z mangiem i z koją tylko niestety i to się nazywa oficjalnie mask pendant. Mi to się osobiście kojarzy z moją babcią, która nosiła na czymś takim, tylko oczywiście bez manga i bez koi, po prostu okulary, ale to według tego, co tutaj jest napisane, jest łańcuszkiem do maseczki. Jestem pewna, że tego tu wcześniej nie było i wydaje mi się, że to wyszło niedawno zgodnie z tym, co widziałam w internecie, wiecie, newsy, jesteśmy na bieżąco. To jest kolekcja cała, odtąd do tamtąd gdzieś. To jest kolekcja stworzona przez członków Seventeen. Więc tutaj mamy na przykład taką lampę stworzoną przez Jonghana. Tam z tyłu jest zestaw do robienia perfumów przez Joshua stworzony przez Seventeen. Tutaj oczywiście macie maskotki. Tutaj macie phone case set na iPhone'a 14 Pro, czyli dokładnie na mój telefon. Idealnie mi się przyda. Stworzony przez Juna. Jeszcze większe maskotki z tej kolekcji. Są też, z tego co widzę, Lucky Draw, czyli coś tutaj można wylosować. Tutaj jest jakiś zaginiony minionek, to jest strasznie ciężkie, to jest jakieś, nawet nie wiem co to jest, nie wiem co jest w środku, nie jest to podpisane, ale jest to bardzo ciężkie. Oczywiście uchwyt na telefon, coś co w Korei znajdziecie na każdym kroku, tutaj na przykład jest wersja z Jimin. Jest tacka do robienia lodu. Tak wygląda, z członkami BT21 w kształcie gwiazdki. Bardzo fajna rzecz. Albo taka
albo taka, tutaj już są pełne postacie, tam były same ich głowy. Minutnik. I ostatnio jak byliśmy w restauracji przy Hype, z okazji urodzin Jungkooka, to akurat pani włączyła podobny stoper, żeby odmierzać, ile nasze jedzenie powinno się gotować, więc takie rzeczy są tutaj też dostępne. Wyżej mamy zeszyty, więc znowu wracamy trochę na dział papierniczy. Mamy zeszyty z BT21. Te zeszyty prezentują się tak. Tutaj na przykład jest w linie. Wszystkie chyba są w linie z tego, co widzę. Na dole jest więcej tych zeszytów. Chociaż więcej, nie wiem, czy to dobre słowo, bo w sumie jest ich tutaj mało. Wszystkie są w linie. Pod tymi zeszytami znalazłam rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Już myślałam, że to jest jakieś, nie wiem, do nadmuchania, do basenu. Już byłam pewna, ponieważ to jest dokładnie z takiego materiału, wiecie, jak te wszystkie takie gadżety basenowe. Ale z tyłu jest napisane, że to jest beach bag, czyli po prostu torba plażowa, ale wodoodporna, więc bardzo fajna rzecz i mieści 10 litrów. Ominęłyśmy prawie jedno stoisko i tutaj na przykład są te lusterka, które my mamy, przynajmniej ja mam taką wersję z cimim, to jest takie, wiecie, lusterko do torebki, które tak naprawdę może być też breloczkiem, ponieważ tutaj ma zawieszkę, ono jest super, więc tego jest tutaj sporo. Są smyczki. Smyczki też się zawsze przydają. Są takie smyczki oczywiście z poszczególnymi członkami. Tutaj jest napisane, że taka smyczka kosztuje 4000, więc tanio. Taki ogromny pokrowiec na paszport, ale on jest naprawdę ogromny, naprawdę ogromny. Według mnie bardziej by się przydał na prawo jazdy międzynarodowe, bo one jest większe, więc tak to wygląda. Jest taki, jest taki fancy, z takim zapięciem, więc jest taka opcja. Ja mam ten, jest różowy, jest z hibiskusami, Korea, chimi, więc to musiało się znaleźć w mojej kolekcji, mam go, jest taki, on jest taki skóropodobny. Ann w swojej kolekcji ma taki z szukim, też bardzo fajny, też bardzo ładny. I tutaj są takie pokrowce na karty, wiecie, na T-Money, na karty bankowe, to też jest bardzo fajna, przydatna rzecz. Obiecałyśmy wam więcej gadżetów do iPhone'a, więc oto jesteśmy. Jest więcej etui na AirPody, uchwyt na telefon, tylko jeden taki został. Tutaj są paski do Apple Watcha z różnymi rozmiarami. Jest etui na słuchawki od Samsunga, więc użytkownicy Samsungów też coś znajdą dla siebie. I mój osobisty raj, czyli całe wielkie stoisko z naklejkami. I tu są wszystkie naklejki, jakie możecie sobie wymarzyć. Oczywiście BT21. Tutaj jest jakaś wersja taka noworoczna. To chyba wyszło w momencie, kiedy rozpoczynał się rok. Wiecie, jest rok królika, więc wyszło BT21 w takiej wersji. Tutaj są jakieś nawet tatuaże. Możecie sobie zrobić tatuaże. Tu są naklejki, które osobiście skradły moje serce. I znowu widzę tą maszynę, tylko tym razem ta maszyna ma bardzo dużo chimich. Ja bym bardzo chciała tak jakiegoś złowić. Tutaj są w ogóle jeszcze takie akrylowe mini standy z członkami BT21. Więcej naklejek, jeszcze więcej naklejek. I taki fotoholder w wersji bardzo koreańskiej. Jest tylko z koją i z mangiem, ale tutaj macie różne koreańskie wzory. Tutaj w ogóle macie pałac Gyeongbokgung prawdopodobnie. On ma w ogóle na sobie hanbok. Tutaj oczywiście jeszcze więcej naklejek. Jeszcze są nawet naklejki świąteczne. I jeszcze więcej broszków, jakie sobie tylko tak naprawdę wymarzycie. Tak wygląda przykładowy Jimmy. Tutaj mamy koję z poduszką, wiecie, koja zawsze dużo śpi. Niżej są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe broszki z hamburgerami. Tutaj jest Jimmy z hamburgerem, jest Szuki też z hamburgerem i koja z pizzą. Ale to, co przykuło moją uwagę, to jest to menu, takie mini menu, które tutaj jest, ponieważ tutaj jest napisane, nie wiem, czy to będzie widać, Cookie Shrimp Burger, Shuki Crispy Burger, Jimmy Cheeseburger, jest jeszcze Koya Bed Pizza, RJ Gongonzola, Tata Sausage i Mang Potato, więc mamy bardzo, 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 bardzo duże menu, bardzo duży wybór. Tutaj mamy jeszcze przypinki, takie w kształcie kwiatu, bardzo fajne. Nie rozumiem, czemu Ann nie ma tego w swojej kolekcji. Mega fajnie to wygląda. Bo w ogóle już nagrywamy, nie wiem, chyba z godzinę już krążymy po tym magazynie i tak dużo mówię, że pan właśnie przyniósł nam Pepsi i kazał nam chwilę odpocząć. Nie wiem, czy ja tracę głos, czy o co chodzi, ale bardzo dziękujemy. Moje ulubione słowo, słowo dnia, mini pouch. Mam jeszcze taką wersję oczywiście raczej na monety, ewentualnie na szmineczki. I niżej jest zawieszka do walizki. I ja bym osobiście taką chciała mieć. Też nie widziałam nigdy tego w żadnym sklepie takiej z BT21. Wiecie, tutaj możecie sobie napisać adres. Jakby się wam walizka, bagaż wam się zgubił, to oczywiście jest szansa, że to odzyskacie. Jeżeli ktoś będzie chciał oddać wam bagaż. Tutaj też kolejna rzecz z Line'a, taki jakby pasek. Ja nie jestem osobiście fanką tych pasków. Miałyśmy takie z BT21. Wydaje mi się, że Ann się to podobało. Ja ogólnie nie byłam fanką tego paska. Miałam taki z Jimmy'im, ale ogólnie spoko. Tutaj jest lampa.
mood lamp tak zwana, czyli po prostu lampa, która daje wam genialny nastrój w nocy. Więc tutaj jest taka wersja z Koją i z tego co widzę tylko z Koją. I to znowu jest ta firma, dokładnie ta firma, o której wam mówiłam, czyli ta firma, która produkuje bardzo dużo rzeczy takich, wiecie, do domu z BT21, więc trzeba sprawdzić co jeszcze mają. Niżej kolejne bryloczki, tym razem takie wyglądają trochę jak dywan, taki mini dywanik. Więc tak, tutaj na dole kolejny pouch, uwaga, kolejny pouch, tak wygląda, też prawdopodobnie zmieszczą wam się tutaj tylko monety. Tutaj są albumy na zdjęcia, one są otwarte, oczywiście później trzeba je zgiąć, więc z tyłu takie normalne zdjęcia, nie wiem, 10x15 raczej się tutaj zmieszczą. Niżej są jeszcze dwie opcje zeszytowe, tylko tutaj z tego co widzę to jest zeszyt do matematyki, więc tamten jak był w linię, tak ten, przynajmniej w moim mniemaniu, powinien być w kratkę. Odwróciłyśmy się i za nami jest to takie stoisko papiernicze, o którym wspomniałam dosłownie na samym początku, więc tu mamy bardzo dużo długopisów, które na przykład wyglądają tak, akurat wylosował mi się Mang. Tutaj jest wersja z Chimim i to jest w ogóle kolorowy długopis, on ma kilka dostępnych kolorów. Tutaj taka wersja z Tatą. To w ogóle jest, co to jest? To są karteczki, taki jakby notesik, też bardzo fajna rzecz. Są trzy wersje z tego co widzę. Tutaj w ogóle cały zestaw tych długopisów. Kolejny notesik, tak otwierany na takie zapięcie. Znowu bym powiedziała, to chyba jest w ogóle ten notesik, który posądziłam o bycie albumem na kartę, ale tak naprawdę nim nie był. Tutaj nagle leży witamina C Glow Serum i widziałyśmy takie pudełko tam gdzieś dalej, ale uznałyśmy, że go nie nagramy, ponieważ mało ma wspólnego z K-popem, ale jak widać jest też tutaj dostępny serum z witaminą C. Już myślałam, że to ten strap, ten wiecie, ten pasek do telefonu, ale okazuje się, że to jest tym razem pasek do maseczki. Jest kolejny case, kolejne etui na AirPody, jeszcze więcej długopisów, jeszcze więcej długopisów. Tam są stickery, jakieś takie taśmy, wiecie, aż sięgnę. Po prostu, jak chcecie coś zakleić, to taka większa naklejka okrągła też wam się przyda, bardzo fajna rzecz. Tutaj sięgnęłam po coś, tutaj są kolejne breloczki, tak wyglądają. Tu sięgam po, uwaga, Chimiego i to są toploadery, my to nazywamy w Polsce toploaderami, czyli po prostu takie etui, nazwijmy to kolejny raz, etui na fotokarty. To może was zastanowić, ale to jest pudełko na leki. I oczywiście 7 członków, więc idealnie, 7 dni tygodnia. Możecie sobie tutaj włożyć leki na 7 dni tygodnia i brać po kolei. Tutaj więcej breloczków, te, które wam pokazywałyśmy wcześniej. Jeszcze więcej breloczków. Jest taki wiatraczek z Tiny Tanami też, jak jest gorąco, to wam się przyda. Kolejne etui na AirPody, są jakieś case'y na telefon, obudowy na telefon, jeszcze więcej rzeczy związanych z AirPodami, jeszcze więcej. Tutaj z kolei, tutaj nagle zauważyłam 6 samotnie stojących albumów BTS Battery. Czyżby to był pouch? Nie, tym razem nie jest to pouch, z tego co widzę to jest zipper bag, czyli po prostu taka, wiecie, taka torebka na... Nie wiem jak to się nazywa. Pan mi za kamerą pomogła, to jest po prostu torebka strunowa, ale taka malutka. Ale może jakaś mini kanapka wam się tam zmieści, albo cokolwiek innego. Tutaj jeszcze jest taka podstawka żelowa, pod kubek bym powiedziała. Więc tak one wyglądają, tutaj mamy wersję z poszczególnymi członkami. Tutaj na dole mamy kartony z jeszcze większą ilością toreb, to te barzek, najróżniejszych toreb. Wyglądają na przykład tak i one są z zamkiem, z suwakiem, z ekspresem, więc w środku możecie sobie wszystko włożyć tak naprawdę. No jest ogromne, nie wiem czy to widać na kamerze, ale ta torba jest naprawdę duża, więc odwieszę tam gdzie wisiało. Z tyłu już widzę jeszcze więcej pouchy, jeszcze więcej pouchy. Tak, dokładnie, chociaż nie, to jest double pocket, ok. Czyli to jest taka jakby saszetka, taka portmonetka z dwoma suwakami. Mamy jeszcze taką torbę trochę mniejszą, ale wyżej. Wyżej jest w ogóle rzecz, która mi wyskoczyła jako reklama sponsorowana tutaj. Jako reklama sponsorowana tego sklepu i to mnie skusiło, ponieważ to jest szklanka. Szklanka z BTS z okazji rocznicy i ona jest prześliczna. Nie widać tego na pudełku, ja też nie chcę tego otwierać, bo to jest po prostu magazyn, ktoś to powinien kupić, więc nie mogę tego otworzyć. Ale ona jest przecudna, więc to już było to, czego ja nie widziałam nigdzie indziej i to mnie skusiło. Jest jeszcze taka wersja tańczowa. Obok mamy kubki, szklane kubki z BT21, tutaj mogę wam pokazać jak one wyglądają, taka jest wersja z kukiem i tak wygląda z przodu, a tak wygląda z tyłu. Tu już są pouchy, tutaj jest flat pouch, czyli po prostu taka płaska saszetka, a tutaj jest taka już bardziej w stylu kosmetyczki. Kalendarz
który wygląda tak i uwaga, o tutaj jest ta szklanka, przy okazji tutaj jest ta szklanka pokazana, którą wam pokazywałam w pudełku chwilę wcześniej, więc tak wygląda wersja z tatą. I to jest w ogóle jakiś tata, hot tata z jakąś kiełbachą sobie tutaj wisi, nie widziałam tego nigdzie, gdzieś to powinno być, ale wiem, że takie rzeczy też są dostępne, takie wiecie, do powieszenia na szklance, ale to jest rzecz, którą ja osobiście bym chciała mieć. I to znowu chyba, chociaż nie jestem pewna, jest chyba z tamtej firmy, ale to jest podgrzewacz do kubków. Po prostu wiecie, podłączacie to sobie, z tego co widzę jest na Bluetootha, włączacie, to się grzeje, podgrzewacie sobie w zimę na przykład kubek. Jak nie chcecie, żeby wam kawa wystygła, żeby wam herbatka wystygła, to po prostu sobie to włączacie. Bardzo fajna rzecz. Tak wygląda wersja z kukiem. Tutaj dla przykładu macie wersję akurat z koją. Tutaj oczywiście tata, wersja z Chimim prezentuje się tak. Jest jeszcze RJ. Jest Mang i gdzieś mi zaginął Szuki. Zostały nam jeszcze dwa regały do pokazania i tutaj są pluszaki, czyli coś, co my też uwielbiamy, ale zanim wam pokażę te pluszaki, to tutaj jest jeszcze taka torba podróżna z Szukim. Ja mam taką w wersji z Chimim, tylko jeszcze z poprzedniej wersji, więc jest, moja jest trochę większa, tak mi się wydaje, ale ona jest super, uwielbiam ją nosić. Ona w ogóle z tyłu ma takie, pokażę wam, z tyłu ma to i możecie sobie po prostu zaczepić o walizkę i to jest mega wygodne. Więc uwaga, pluszaki. Wersja taka, nawet nie wiem jak to określić, nawet nie wiem jak to wygląda, to jest po prostu taki Mang pod kołderką, on tak wygląda, więc jest Mang oczywiście, jest Szuki, chociaż on ma taką jakby bardziej pelerynkę niż kołderkę, nie jestem pewna, ale mega słodki. Tutaj jest Koja i chyba tylko, oj, i chyba tylko te trzy opcje tutaj mamy z tego co widzę. Tajemnicze pudełko, w którym znajdują się kapcie. Są kapcie w wersji z Kukim, są tutaj też kapcie w wersji z Chimim. My w ogóle uwielbiamy kupować te kapcie z BT21, bo one są mega wygodne i też tak szybko się nie niszczą. Więc jakbyście chcieli jakąś rzecz, którą jesteśmy w stanie wam na pewno polecić, to są kapcie z BT21, tylko musicie sobie sprawdzić, jaki rozmiar macie, ponieważ rozmiary w Korei są napisane w ten sposób. Tu jest rzecz, której ja nie widziałam wcześniej, ale bardzo mnie zainteresowała, czyli kawa. Nie wiem do końca jeszcze jaka kawa, ale zaraz się na pewno dowiem, ale z tego co widzę możemy ją zrobić albo na gorąco, albo na zimno, więc macie też do wyboru taką kawę z BTS, albo ze wszystkimi członkami, albo z poszczególnymi, zależy kto jest waszym biasem. Ja osobiście lubię to zdjęcie Jimina. Więcej teczek, jeszcze więcej teczek, jeszcze więcej teczek. I obok jest, uwaga, sprawdzam, ze współpracy z jakąś Coca-Colą, jest to krzesło kempingowe, więc możecie nawet krzesło kempingowe tutaj znaleźć. Fajnie. I obok są jeszcze piórniki. Nazwijmy to piórniki albo kosmetyczkę, zależy jakie chcecie zastosowanie do tego, więc tak to wygląda. I z tego co wiem, została nam chyba jeszcze jeden taki duży regał i jeden mniejszy, ale znalazłam rzecz i chciałam zobaczyć co to jest. Ale chyba nie zobaczę, ponieważ to jest ukryte, ale to jest jakiś kolejny oczyszczacz do powietrza, tym razem z tanitanami, tylko niestety nie wiem jak wygląda. Ale znalazłyśmy więcej pluszaczków, na przykład takie, one ostatnio widziałyśmy. Dostałam ten od Anny na urodziny, przedwczesne, bo po prostu się w nim zakochałam, jak tylko go zobaczyłam w sklepie, więc takie wersje, przecudowne, takie stojące, ale też mega urocze, takie kuki, ładnie. I oczywiście mniejsze, ten Chimi, którego ja jeszcze nie mam, ale on ma w ogóle taką jakby tutaj zawieszkę, więc możecie go o coś zawiesić, żeby on sobie tak wisiał. Jeszcze więcej piórników ze wszystkimi członkami do wyboru. I tutaj chyba ostatnia półka, oczywiście takie breloczki, jeszcze więcej breloczków. Ten Szuki jest po prostu świetny, on w ogóle wygrywa chyba to wszystko. Tutaj znowu widzimy te teczki, na dole znowu kapcie, ale to jest coś, co jest nazwane tutaj jako diary, czyli jako pamiętnik. Ja osobiście bym uznała, że to nie jest pamiętnik, tylko jakiś taki kalendarz i notes z tego co widzę z tyłu. Oczywiście jest wersja z każdym członkiem, ale tutaj macie na przykład taki arkusz, na którym są dni tygodnia, więc bardziej bym powiedziała, że to jest kalendarz z takim jakby notesem, taki jakby planer, ale to jest nazwane pamiętnikiem, więc zależy co chcecie z tym zrobić, są różne wersje. Ten Szuki z wąsem po prostu, świetny. Rzecz znowu z tej firmy, firma jest podejrzana, ta firma produkuje rzeczy, które ja wszystkie chcę mieć w swojej kolekcji. Tu jest rzecz, której też nie widziałyśmy nigdzie wcześniej, bo to jest podgrzewacz do rąk i powerbank w jednym. Co prawda ma bardzo słabą moc, bo zaledwie 4300, ale dobra, umówmy się, to jest tak genialne, że wybaczymy to
jedno naładowanie telefonu. Ale to jest tak, jak powiedziałam, to jest połączenie dosłownie powerbanka z podgrzewaczem do rąk, więc naprawdę świetna rzecz. Jimmy zjada ogon manga, więc spójrzcie tylko na to. Tutaj Cookie ściska ciastko. Tata rozciąga biednego RJ'a. RJ ściska Koję. Koja znowu mizia tatę. Tutaj jest jeszcze fragment tej kolekcji stworzonej przez Seventeen, przez Juna. Ale tutaj na przykład jest jeszcze etui na okulary, które wygląda tak, i w środku macie oczywiście jeszcze ściereczkę z danym członkiem. Tutaj akurat była wersja z Koją. Kolejny albumik na fotokarty. I jakieś takie portfele, portfeliki, tak bym powiedziała dokładnie. Mi ten portfelik w ogóle kojarzy się z moim dzieciństwem, było bardzo dużo takich portfeli, można by było w gazetach zdobyć. Znaczy nie oczywiście z BT21, ale w takim stylu. I taka portmonetka, taka saszetka z też poszczególnymi członkami. I ostatnie rzeczy, których jeszcze Wam nie pokazywałyśmy, więc są takie broszki w takiej wersji z mini BT21, z dużymi dorosłymi BT21. Tutaj obok jest jeszcze więcej tych broszków, jest jakaś taka wersja wakacyjna z poszczególnymi członkami też i jeszcze więcej fotoholderów. Więc tak wyglądał ten magazyn. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Nam się bardzo podobało. Po takim, wiecie, takim dokładnym obejrzeniu tego magazynu od lewej do prawej, każdej półki, nasza lista rzeczy, które my chcemy mieć, się wydłużyła, tak mi się wydaje, tak z 10-krotnie. Jeżeli jesteście zainteresowani na przykład unboxingami takich rzeczy, ponieważ no już trochę mamy ich w swojej kolekcji, to oczywiście pamiętajcie, żeby nas obserwować na Instagramie i na TikToku, bo tam właśnie takie rzeczy wrzucamy. Już się chciałam z Wami pożegnać, a okazało się, że jest jeszcze kilka magazynów, które mogłybyśmy zwiedzić, więc wchodzimy do kolejnego. Tutaj w ogóle są pracownicy, więc postaramy się im jak najmniej przeszkodzić. I uwaga, już na samym wejściu są pędzle, które my też mamy w swojej kolekcji. Są pędzle do makijażu z BT21, które są w takiej kosmetyczce. One są przeurocze i w ogóle są też dobre, jeżeli chodzi o jakość, więc to polecamy jak najbardziej. Obok podkładki pod mysz. Tylko takie, wiecie, takie ogromne podkładki i to jest znowu ta firma. Znowu ta firma, ona mnie prześladuje, ale kolejny raz mam dowód na to, że robi bardzo dużo takich domowych rzeczy, więc mamy trzy wersje takich podkładek. Tutaj jest wersja z tatą RJ-em i z Koją. Obok jest wersja z pozostałą czwórką. I tutaj z tego co widzę jest jeszcze taka z całą siódemką. Tu jest coś, czego większego zastosowania nie widzimy, bo myślałyśmy, że to jest jakby takie taka obudowa na termos, ale to jest bardzo małe, to jest gumowe, takie silikonowe, więc do końca nie wiemy, co tam możemy trzymać w środku, ale jest coś takiego. Obok oczywiście wiatraczki, tutaj na przykład wersja z tatą. Są te etui, pokrowce na karty, też w wersji z różnymi członkami. Tutaj jest zegarek i to już wcześniej widziałyśmy przy okazji naszej poprzedniej wizyty tutaj, nawet dostałyśmy całą instrukcję tego. To jest zegarek, który ogólnie pokazuje tylko jednego członka, z tego co zrozumiałam, ale raz w roku, w święta Bożego Narodzenia, ponieważ tutaj jeszcze macie datę, święta Bożego Narodzenia pojawia się cała siódemka, więc to jest mega fajne. Wracamy do pouchy, w ogóle wybaczcie nam dźwięki, które są w tle, które czasem mogą być głośniej ode mnie, ale tak jak powiedziałyśmy na początku, tutaj ludzie pracują w tych godzinach, więc mamy kolejny pouch. Tak wygląda wersja z Szukiem, obok oczywiście mamy Koję, jest Mang, jest RJ, jest Chimi, przesłodki. Jakbyście kiedyś chcieli zrobić komuś prezent, to oczywiście są tutaj nawet torebki prezentowe z BT21, których nigdy, nigdzie wcześniej nie widziałam. Wyżej są klawiatury, tak jak Wam pokazywałyśmy tą przykładową klawiaturę tam, tak tutaj jest cały zbiór tych klawiatur z różnymi członkami. Tutaj jest bardzo interesująca rzecz, którą właśnie zauważyłam, czyli po prostu magazyny z V na okładce. Pokażę Wam, jak to wygląda, może się skusicie. Ja bym się skusiła. Tak wyglądają te zdjęcia. Piękne są. W ogóle ogromny jest ten magazyn. Zobaczcie, gdzie jest moja ręka. Zobaczcie rozmiar mojej ręki, a rozmiar tego magazynu. Odkryłam, kto nam zaburza dźwięki w tym filmie. Bynajmniej nie pracownicy, tylko ten RJ, który robi sobie tutaj imprezę. I to jest głośnik. Głośnik, z czego RJ po prostu się kręci na winylu, na płycie winylowej. Bardzo fajnie to wygląda. Zauważyłam myszki do komputera. I tutaj na przykład są myszki z BT21 i dla przykładu tak wygląda wersja z Chimim. Wydaje mi się, że ją mam, chociaż już się pogubiła powoli, bo one wszystkie są niby inne, ale jednak podobne. Na pewno mam wersję z Chimim, bo do końca nie wiem, którą. Jak widzicie, są też inne firmy, inne bajki. Jest Snoopy, są Minionki, Chip and Dale, tam gdzieś widziałam przed chwilą, gdzie widzę myszkę Mickey, jest Prosiaczek, jest nawet Coca-Cola, jest jeszcze więcej BT21, które wyglądają tak, więc wybór jest ogromny.
tutaj oczywiście jeszcze inna wersja klawiatury i uwaga, dispenser. Jak mnie spyta się, co to jest dispenser, to to jest po prostu podajnik do mydła, taki automatyczny, wiecie, na czujnik ruchu, po prostu podkłada się tutaj rękę i leci wam mydło. Więc tutaj jest wersja z tatą, zaraz się rozejrzymy, czy są wersje z innymi członkami. Jak tam z drugiej strony były małe figurki Tiny Tan, tak tutaj są figurki z BT21. Które możecie sobie postawić gdziekolwiek chcecie tak naprawdę, chociaż one teoretycznie w oficjalnym przeznaczeniu są na monitor, żeby, wiecie, tak postawić na monitorze i super wskazuje i super wyglądają. To jest lampa do monitora, czyli po prostu zawieszacie ją sobie na monitorze i możecie z niej korzystać. I to jest akurat wersja z Szuki i to znowu jest ta firma, która wszystko tworzy do domu i do biura. Więc tutaj akurat właśnie, tak jak powiedziałam, wersja z Szuki, dalej mamy jeszcze wersję z Chimim. Gdzieś tam na końcu jest jeszcze Koja, ale tu niżej, uwaga, niżej. Po pierwsze mamy jeszcze więcej myszek, na przykład taka z Szuki, ale jest taki mini śmietniczek na biurko, też bardzo fajna rzecz. Jakiś taki minionek. To jest chyba też myszka. Świetna jest. Jest myszka. I są lightsticki. Są lightsticki. To znaczy na przykład lightstick New Jeans. Jest mini lightstick TXT. Jest lightstick Treasure. Jest BTS oczywiście. Jest Kang Daniel. Co my tu jeszcze mamy? Jest Twice, Stacy, Extraordinary Heroes. Tam dalej jeszcze widzę lightstick 80. To w ogóle jest bardzo ciasno. Nagle jest jakiś wiatraczek z minionkiem. Jeszcze więcej myszek. Jeszcze więcej myszek. I uwaga, też kable. To jest w ogóle bardzo popularna rzecz i my ją widziałyśmy już nawet w 2018 roku, czyli po prostu takie ładowarki, kable z BT21, to jest akurat do iPhone'a, ale wiem też, że jest wersja do Samsunga, normalnie na typ C. Tutaj jest efekt współpracy BT21 z Burbrick, czyli po prostu BT21 dokładnie w takiej wersji, jakbyście chcieli, jakbyście zbierali takie figurki, to też możecie mieć takie z BT21. Więcej figurek z BT21, więcej lightsticku, bo widzę jeszcze, oh my girl, widzę lightstick Wono. Tam z tyłu jest lightstick NCT, widzę lightstick The Boys i Kwon Inbi. I nawet widzę wielką paczkę Jin Ramion, która notabene jest reklamowana przez Jina z BTS. Cofniemy się jeszcze na moment, ponieważ tutaj zauważyłyśmy rzecz, którą ominęłyśmy przypadkiem, ja ominęłam. I to jest zegarek. Zegarek, który wygląda jak kawiarnia, nawet się nazywa Cafe Clock. Tu po prostu jest Koja w środku, czyta sobie książkę z tatą, a tutaj na tym wyświetla się godzina i to jest też pokazane z tyłu. Są takie wersje z poszczególnymi postaciami, one są mega ładne. I ostatnia część tego magazynu, w sumie chyba najmniejsza i też najmniej związana z K-popem, tak połowicznie, ale zawsze się coś tutaj znajdzie. Na przykład są maseczki z BT21 z poszczególnymi członkami, maseczki takie, wiecie, w płachcie. I są też ice cool neck bandy, to się to w sumie nazywa, czyli taką opaskę na szyję sobie zakładacie. Najpierw ją wkładacie do lodówki na jakieś, z tego co pamiętam, 10 minut albo 20. I po tych 20 minutach ona jest jakby zamrożona, ona się sama zamraża w lodówce, nie w zamrażarce, w lodówce. Nakładacie sobie to na szyję, na kark i to was chłodzi. I w takie dni letnie w Korei, gdzie macie, wiecie, 37 stopni, to się mega przydaje. Więc co tutaj jeszcze jest? Są maseczki w płachcie, ale na przykład w takich pudełkach, czyli po prostu tam oprócz tych maseczek, macie pudełko maseczek, tych maseczek jest tutaj 30, macie takie szczypce, żeby to wszystko ponakładać. Jest taki zestaw podróżny do walizki, 50 ml, jest tu szampon, odżywka i płyn do mycia. Nie wiem, czy ktoś z was używa wałku do włosów, dajcie znać, bo jestem w sumie ciekawa. W Korei to jest bardzo popularna rzecz, dziewczyny po prostu sobie nakładają na te wałki grzywkę i tak sobie jeżdżą metrem. Więc tutaj oczywiście są wersje z każdymi członkami, tam są jeszcze te pędzle, które wam już pokazywałam, mikrofony, które już widzieliście, są nasze zaginione dispensery, gdzie tam była wersja tylko z tatą, tutaj oczywiście jest jeszcze Chimi, tata, jest też Szuki. Tutaj jest taki stojak na telefon, po prostu łapie telefon w ten sposób, możecie sobie, nie wiem, oglądać Netflixa w łóżku, cokolwiek tylko chcecie. Wiatraczki, ciąg dalszy na wiatraczków. Jest ten taki wiatrak, nawet takie wiatraczki są. Boże, ostatnio to zauważyłam. Wiele osób to miało. To jest wiatrak, który sobie właśnie nakładacie tak na kark. On jest dwustronny i wieje na was z dwóch stron, ale nie musicie tego trzymać, tylko po prostu tak wisi na waszym karku. Uznałam, że to jest genialne, więc widzę, że takie rzeczy też są. Ale te takie trzymane w ręku też lubię, żeby nie było. Są też takie większe LED USB fan.
to chyba już jest jakiś level wyżej, po prostu nie wiem, do laptopa możecie sobie to podłączyć czy coś takiego, bo widzę, że jest właśnie na USB. Więc jest też taka wersja wiatraczka. I z tyłu mamy jeszcze jakieś lightsticki. Jest większa wersja lightsticka TXT. Na dole jest jeden samotny lightstick Astro. Ja w ogóle zawsze chciałam mieć lightstick Astro. On był zawsze niedostępny i nagle go widzę. On nagle się objawił przede mną. Są albumy J-Hope'a. Albumy J-Hope'a, dokładnie. Jest lightstick Miniona, jest lightstick Stray Kids. Są lightsticki Blackpink i są też lightsticki IVE. Zakończenie tego filmu nagrałyśmy już wcześniej, zanim się okazało, że jest tych magazynów jeszcze więcej, że jest jeszcze więcej tych pomieszczeń, więc jeżeli Wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, kliknijcie na tego tatę w rogu tak tematycznie. Więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.